Uroczystość zakończenia nauki klas trzecich pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku odbyła się 26 kwietnia. O godzinie 14 w sali gimnastycznej zespołu zgromadzili się tegoroczni maturzyści, ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele klas drugich. W tym szczególnym dniu wśród absolwentów był również obecny wicestarosta kraśnicki dr Jarosław Czerw. Jak co roku uroczystość przebiegała pod znakiem podsumowywania i wspominania tego, co już minęło. Trzecioklasiści z entuzjazmem nagradzali brawami swoje koleżanki i kolegów, którzy z rąk pana dyrektora Piotra Miecznikowskiego oraz pana wicestarosty Jarosława Czerwa otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy i nagrody książkowe. Pamiątkowe dyplomy i nagrody uczniowie otrzymali również za udział w eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady i Diamentowy Indeks AGH z zakresu matematyki, 8 edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, konkursach matematycznych, eliminacjach okręgowych olimpiad z zakresu wiedzy o społeczeństwie, konkursach matematycznych, konkursie wiedzy biblijnej, częściach artystycznych uroczystości szkolnych, zawodach sportowych oraz za działalność wolontarystyczną. Pan dyrektor życzył wszystkim absolwentom dużo zdrowia i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, sukcesów na egzaminie maturalnym i w czasie dalszej nauki. Kilka ciepłych słów skierował do absolwentów pierwszego LO pan wicestarosta, podkreślając przy tym, że warto stawiać sobie wysokie wymagania i dążyć do spełnienia najbardziej ambitnych marzeń. Czy jest pan zadowolony z osiągnięć naukowych tegorocznych absolwentów? Jestem dumny z tego, co już osiągnęli tegoroczni maturzyści. Jestem przekonany, że jest to tylko przedsmak tego, co osiągną w przyszłości. Zabrzmiał już ostatni dzwonek dla naszych maturzystów. Przed nimi matura. Wierzę, że matura będzie tylko formalnością. Drodzy maturzyści, życzę Wam 100% wyników na maturze i tego, abyście dostali się na wymarzone studia. Proszę Was jednak o to, abyście pamiętali o Kraśniku, o ziemi kraśnickiej. Długo wyczekiwaną częścią uroczystości było rozdanie Tadeuszku 2013. Tradycyjnie już samorząd uczniowski pod opieką pani Izabeli Dekiel wytypował absolwentów, którzy wyróżnili się w różnych dziedzinach życia szkolnego, takich jak m.in. największy talent muzyczny, Miss Mister Elegancji, Włóczyki Roku czy największa szkolna miłość. Gala rozdania Tadeuszków przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze, a każda nominowana osoba nagradzana była burzą oklasków. Jak będą wspominać swoją byłą szkołę jej tegoroczni absolwenci? Najlepiej. Najlepsza moja szkoła, no. Nie, no bardzo fajnie. Szkoda, że już kończy się liceum. No, musimy niestety zostawić bardzo dużo znajomości, ale bardzo miło wspominam nauczycieli, wszystkich dyrekcje. Na zakończenie uczniowie klas drugich wręczyli maturzystom bukieciki kwiatów i życzyli im powodzenia na egzaminie maturalnym.